to są projekty statutu z zmianami w porządku obrad. Serdecznie wszystkich delegatów na drugim kongresie Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Witam serdecznie gości. Szczególnie gorąco chcę powitać przyjaciela Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i przyjaciela wszystkich ludzi, Olgierda Łukaszewicza. Przypomniał mi się to dawne czasy, kiedy trzeba było gdzieś się stawiać, gdzieś biec. I prosił mnie Piotr, abym Państwa przywitał po prostu wierszem. Kochani, wyłączcie muzykę, która jest z tyłu za plecami. Da się to? Zrobicie. Aha, no to nie jest muzyka, to jest próba. No to dobrze, my to rekurencyjnie nie przezwyciężymy. Taki wiersz, grudzień 1976, Stanisława Barańczaka. Portret działacza z tamtych lat, to mi przypomina atmosfera tej sali właśnie. Na przykład Krawczyk Orgier. Bo w takim szyku, z tym szykiem, zwykł się przedstawiać naszym spłoszonym żonom Krawczyk Olgier, cały rocznik. Staromodne trzaśnięcie obcasza. Pamiętasz? No, ten, co to wciąż był ofiarą szyka w swojej zajezdni, czy gdzie to było? W zakładach naprawczych taboru kolejowego? Szczególnie później, od czasu afery z ulotkami. Wiesz, ten bez górnych siekaczy w wiecznej kurtce z zielonej terny z paczkami na cały policzek. Ten, co to zawsze musiał najpierw się rozsiąść, rozetrzeć w popielniczce z żółkłego peta, przedmuchać, jak się patrzy szklaną lustkę, pogadać przez pół godziny o lidze piłkarskiej i polityce, zaustawić w pokoju powietrze jednym i drugim klubowym, wypocić parę herbat, zrelacjonować szczegóły najnowszego z przesłuchań czy pobić. Przedłużał te opowieści jakby na zapas, na przyszłość. Siedziałem jak na szpilkach, na biurku czekał George Herbert, porzucony w pół Rymu, ale co było robić? Krawczyk Olgier miał nad nim tę niewątpliwą wyższość, że był żywy, posiniaczony, niezwłoczny. Dopiero potem zaczynał pakować numery gazetek we flanelowe zanadrze. Stary kawaler mieszkał na Górczynie kątem u matki. Rewizje, doby w aresztach. Było także parę zatrzymań po wyjściu od nas pod blokiem. Ale w takich momentach zawsze umiał się sprytnie wyłgać i nigdy nie było wpadki. Na przykład on. Chrzęst kurtki, czerń smaru czy farby wokół paznokcia, kciuka, gdy gruntownie miódł niedopałek. Co miałem powiedzieć istnieniu, które było Krawczykiem Olgierdem? Jesteś sam? Twoje skargi, protesty i tak tłumi martwy klosz ciszy nad tobą, nad globę. Podnieś tylko wzrok. Nie umiałem. Nie było na to wspólnych słów. Tylko te płytsze, umowne, oględne. To, co się w takich sytuacjach mówi, co się bąka z nad kartki, na której długopis notuje detale uchwytne, podatne, zwykłego zła. Krzywd prostszych niż tamta, choć nie mniej rzeczywistych. Jakieś spokojna głowa, nie ma się co martwić. Jakieś tam znać, gdzie trzeba. Zamieścimy w biuletynie notatkę.
jakieś z bezradną wiarą poradzimy sobie z tym wszystkim. Życzę Państwu, żebyście sobie na wszystkim, żebyśmy sobie poradzili. Myślę, że bez sztuki nie uda się żadna rewolucja. Bo artyści widzą dalej wyraźnie, bo nie są wtieracze, bo są niebieskimi ptakami. Ja przypomnę tylko, że Ogier uraczył nas lekturą też szokującą, co nietypową dla naszego gremium. Mianowicie na naszym otwartym zebraniu przeczytał teksty kardynała Wyszyńskiego. I to był taki jeden wielki manifest antykapitalizmu. Ostatnio Ogier opowiada, że miał wystąpić gdzieś w kościele i zaproponował, że przeczyta znowu, czy powie te teksty Wyszyńskiego, ale w kościele nie chcieli Wyszyńskiego. Za duży buntownik. Ja chcę też powitać bardzo serdecznie naszego gościa z Ruchu Pokojowego, z Berlina. Wczoraj mieliśmy konferencję przygotowującą antyszczyt wobec szczytu NATO w przyszłym roku latem. I to jest spiritus wobec tego przedsięwzięcia. Piotrek to przedstawi, jak rozumiem, przetłumaczył. Kolega nazywa się Rainer Braun, jest z Niemiec, reprezentuje niemiecki ruch antywojenny. Ruch nie dla wojny, nie dla NATO, jest także działaczem takiego stowarzyszenia zrzeszające ludzi zawodu prawniczego działający przeciwko zbrojeniom nuklearnym na całym świecie. Dear colleagues and dear friends, it's really a great pleasure to be with you today and we are very happy that we can join your meeting. Drogi koleżanki, drogi koledzy, dziękuję bardzo, że mogliśmy tutaj przyjść, że jesteśmy zaproszeni. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że możemy uczestniczyć w tym zebraniu, w tym kongresie. I think the famous French socialist Jean Jaurès said that the capitalist system carries the war in it like the clouds carry the rain. And I think this is true in our times. Zacytuję francuskiego socjalistę Jean Jaurès, który powiedział, że kapitalizm niesie ze sobą wojnę, tak jak chmury niosą ze sobą deszcz. I to chyba dzisiejsza rzeczywistość na świecie potwierdza. We are living in a time where the wars in the world can destroy everything. And it is our huge obligation as left-thinking people to fight against war. And this means today that we have to fight against NATO. Widzimy z tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, że wojny zagrażają nam, zagrażają naszemu codziennemu, naszej codziennej egzystencji, naszemu życiu. I jako osoby lewicowe, myślące lewicowo, musimy działać, żeby sprzeciwstawić się wojnie, a to oznacza, że musimy działać, żeby sprzeciwstawić się także NATO. Can you imagine every day we are giving more than $200 million for arms development, $1.7 trillion per year. What can we do with this money for helping and supporting people, for social affairs activities, and above all for the refugees and the poor people in the south? W dzisiejszych czasach gigantyczna kwota ponad tryliona dolarów wydawanych jest na cele zbrojeniowe na całym świecie. Wyobraźmy sobie, gdyby te środki były przekazane na rzecz celów społecznych, chociażby na rzecz przeciwdziałania biedzie i ubóstwie w całym globalnym południu. Equality in our country and equality in the world, social justice will only be possible in a world without war. So we together have the same big goal. This is a social and ecological world. Let us fight together for this big goal.
tak więc świat społecznej sprawiedliwości, świat, w którym jest równość społeczna, gdzie możliwe jest tylko w świecie, w którym nie ma wojen, nie ma wyścigu zbrojeń, nie ma wydatków na zbrojenia. To jest cel dla każdego w poszczególnych krajach, a także w całym świecie, więc zbierzmy się razem, żeby walczyć wspólnie o ten cel. Thank you for inviting us. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy Rainerowi. Ja chcę powiedzieć, że w dzisiejszej rzeczywistości to spotkanie ma szczególny wyraz. My jesteśmy w głębokiej opozycji i do koalicji i do partii rządzącej, i do opozycji. Dlatego, że tak w sprawie wojny i pokoju, tak w sprawie NATO, jak i w większości spraw, jesteśmy na lewo od całego parlamentu i całej sceny politycznej, bo jesteśmy po stronie ludzi pracy i to jest ta różnica. Ja chcę jeszcze powitać bardzo ciepło naszego gościa z Partii Zielonych. Dzień dobry, Józefowicz, Partia Zielonych. Tak jak Piotr powiedział o ciepłych słowach, my chcemy ciepłych słów, my nie chcemy ocieplenia klimatu. I w imieniu przewodniczących Partii Zielonych Adama Ostrońskiego i Małgorzaty Tracz serdecznie, przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzę bardzo owocnych postaw. Działamy może na trochę innym odcinku, ale na odcinku tego samego wątku. Troski o człowieka, troski o najbardziej potrzebujących. Tutaj i Piotr, i cały ruch sprawiedliwości społecznej są kojarzone z takimi sprawami, jak walka z eksmisjami, jak pomoc najbiedniejszym, jak pomoc tym, którzy już nie mają do kogo się zwrócić. My jesteśmy kojarzeni z takimi rzeczami jak walka z wycinką drzew, jak walka ze smogiem, jak polityka miejska. Te sprawy mogą się wydawać trochę od siebie inne, niezależne, ale tak naprawdę wszystkie stanowią część większej całości. Naomi Klein, znana Wam doskonale, napisała w ostatnim roku książkę, jeszcze nie przetłumaczoną na polski, This Changes Everything. Kapitalizm versus the climate. To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, w której pisze, że nie do utrzymania jest postępowa polityka klimatyczna, że walka ze zmianami klimatu, walka z globalnym ociepleniem i tym, co za tym idzie, jak na przykład z falami uchodźców, wojnami o zasoby, wojnami o wodę, ta walka nie jest do wygrania bez zmiany systemu kapitalistycznego. W obecnym systemie walka o wartości klimatyczne jest nie do utrzymania. I my się pod tym podpisujemy. My te słowa do siebie przyjmiemy i będziemy działać zgodnie z nimi. Więc czeka nas wiele wspólnych akcji. Będziemy się razem pojawiać na ulicy, będziemy razem walczyć z eksmisjami, będziemy razem występować przeciw i polityce tego rządu, i przeciw polityce opozycji, która bardziej niż ze zwykłym człowiekiem jest zakupowana z prezesami banku. I w mediach prawicowych istniało takie określenie archipelag polskości, iż nadrodne komórki i gazety wydawnictwa, które razem połączone z Komisją Prawniczą Koła Wyboru. My proponujemy utworzyć archipelag godności, też siły, może sposoby dowolne, na które będą działały razem we wspólnej sprawie i będą w niegodności ludzkiej walczyć i zwyciężać. Także dzisiaj widzimy się w tym klubie, a za parę dni widzimy się na ulicy. Dziękuję. My mamy w tej chwili przed sobą bardzo długą drogę i jesteśmy na samym ciągle jej niestety początku. Znaczy, pokazaliśmy, że można walczyć, ale jeszcze nie odnieśliśmy zbyt dużych sukcesów. I myślę, że w Polsce Kaczyńskiego i Dudy ta sala z czerwonymi sztandarami, ta sala wypełniona ludźmi pracy przede wszystkim, jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem. Będziemy o tym jeszcze mówić. Natomiast teraz, czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby zabrać głos, a nie jest delegatem, i chciałbym ewentualnie zwrócić się z jakimś przesłaniem tutaj do nas, to teraz jest okazja. Zapraszam Cię, Tereniu, nasza koleżanka z Polskiej Partii Socjalistycznej od zawsze.
i wiecznie młoda jak Rosjanie. Myślę, że i nasze, i wasze działania są spójne. Staramy się załatwić ludziom to, czego sami załatwić nie umieją, nie mogą. Wypełniamy jakąś lukę bardzo ważną. My się zajmujemy mniej ważnymi rzeczami. Wy walczycie przede wszystkim o to, co dla każdego najważniejsze, o dach nad głową, o miejsce na ziemi. My mamy szeroki zakres takich codziennych interwencji. Załatwiamy, powiedzmy, hotel inwalidzki, piwnice na klub młodzieżowy, pacyfikujemy damski bokserów, albo załatwiamy ciepłą kurtkę, czy wyrywamy od nieuczciwych pracodawców należne ludziom pieniądze. Oczywiście przy takiej działalności wymagana jest determinacja i nie ma co ukrywać odwaga. My się nie boimy. Wy się nie boicie oburzonych urzędników, rozruszonych kamieniczników i pałkarzy. My się nie boimy ludzi, którzy w wyniku naszych interwencji są karani i obiecują zemstę. Oczywiście różnie to się kończy. Czasami Ikonowicz ląduje w więzieniu. Czasami ja nie zdążę się uchwycić w interwencji bezpośrednich i obnoszę fioletowe oko. No ale takie są koszty. Wliczone są te koszty w program naszego działania. Natomiast ręce opadają wtedy, kiedy trzeba ludziom tłumaczyć, że nie tylko nie dostajemy dużych, ale nie dostajemy w ogóle żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Ludzie tego nie rozumieją. Najczęstsze pytanie jest, po co wam? Oczywiście mogę tak to tłumaczyć. Sąsiad tłumaczy mi, proszę pani, Ikonowicz to jest szalenie zboży. Przepraszam, Piotrze, to miał być chyba komplement, ale nie jestem pewna, cytuję na porządku. Ikonowicz to jest szalenie zboży, ale pani starsza kobieta nie lepiej się zająć wnukami. Oczywiście zajmuje się wnukami. Moja wnuczka w pierwszej trudnej interwencji brała udział wtedy, kiedy miała 15 lat. Czyli rosną nam następcy. Rosną nam następcy i na pytanie po co wam, to po co wy to robicie, można odpowiedzieć tylko jedno. Robimy to, bo tak trzeba, bo to jest potrzebne. Robimy to dlatego, że ludziom potrzebna jest pomoc, a my tej pomocy im udzielamy. Czasami ludzie nie rozumieją, że nie potrzeba się rewanżować, że nie ma konieczności robienia jakichś usług takich, które okazują, są bardzo wdzięczni. Oczywiście jest to satysfakcja ogromna, że coś można robić załatwić. Natomiast śmieszne słowo altruizm, bo tego się już nie używa, ale gdzieś tam jest bezinteresowność naszego działania, które jest głównym przesłaniem. Dziękuję i życzę powodzenia. Wpisać do porządku obrad sprawozdanie komisji rewizyjnej, jak pamiętam, przed sprawozdaniem zarządu. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? I tak jest to większość, czyli przegłosowaliśmy tą poprawkę, słuchajcie, bo musimy lecieć dalej, to jest tym wszystkim. Czy przełożyć ten punkt porządku dziennego, który jest dyskusją o tożsamości, wartościach, strategii? Na jutro. Czyli wniosek jest taki, żeby przełożyć go na jutro. Kto jest za? Ja.
ja bym bardzo chciał, żeby ta debata o wartościach i strategii była kampanią wyborczą do zarządu, bo my musimy stąd wyjść z działającym zarządem, z zespołem, który ma wizję budowy i rozwoju Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Nie zrobimy tego, zamykając sobie możliwość prezentacji wyborczej. Oni mówią o strategii, będą mówili, co chcą zrobić tej partii i wtedy albo zagłosujemy za ich koncepcją. Bo te wybory nie są tylko personalne, ale wybór określonej osoby, która przedstawia określoną koncepcję, jest wyborem drogi, którą partia ma teraz pójść, żeby ten następny zjazd był jeszcze lepszy. I w związku z tym, co powiedział Piotr, moja propozycja jest taka, żeby zmienić i najpierw i na 14:45 zapisać o tożsamości, wartościach, miejscu RSS-u, a na 15:45 po przerwie koncepcja kształtu statutu i potem wybory. Dlatego, że my musimy najpierw zorientować się na temat tożsamości, wartości i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tego dyskutujemy statut i dopiero wtedy są wybory. Nielogiczną sytuacją jest taka, że mamy kogoś wybrać, to chcielibyśmy wiedzieć, co osoba prezentuje. I jak już będziemy mieli ten zarząd wybrany, to w tym momencie, jeżeli bierzemy pod pewnym kątem ten zarząd, pod jakieś tam wartości, które będą te osoby prezentować, to wtedy będziemy do tego też dobierać, że tak powiem, statut. No bo też będzie się wiązał statut z tym, co te osoby będą chciały zrobić, co to będą osoby prezentować i dlaczego będą chciały dążyć. To jest zjazd organizacyjny, ale on się odbywa w bardzo trudnych warunkach politycznych. Wszyscy mamy wrażenie, że nasz ulubiony podmiot społeczny, czyli ludzie pracy, w dużej mierze jeszcze wstrzymali oddech. Mają nadzieję na te 500 zł, prawda? Mają nadzieję na to, że będzie lepszy dostęp do służby zdrowia, jak przyjdzie na finansowanie z budżetu. Mają nadzieję na cofnięcie podwyższonego wieku emerytalnego. I to są wszystko nadzieje, co do których my nie możemy powiedzieć, czy one będą płonne, bo to się jeszcze ma okazać. Można się przesądzać, można się zapisać do Komitetu Obrony Demokracji i razem z Platformą Obywatelską rozliczać rząd, który dopiero co objął władzę, ale można też się zachować rozsądnie i popatrzeć, tak? I raczej patrzeć władzy na ręce i proponować więcej, niż ona proponuje i w takich sprawach, które są ważne, niż od razu dostawać histerii, że mamy zmianę rządu. No, ona się nie dokonała w wyniku zamachu stanu, tylko wolnych wyborów. A takie wyborcze są szanowne zwyczajnie. No nie można dostawać histerii, tak? To jest moja propozycja. Nie wpadali w tą inteligencką histerię, że oto rządzi PiS i trzeba natychmiast sztandary rewolucji powiem. No, sensu nie ma. Pójdźcie na ulicę, pogadajcie ze zwykłymi ludźmi, jeśli przekonacie, że ta histeria napotyka. No spójrzcie na sondaże, przecież PiS-owi rośnie. No, no trzeba się utworzyć szerokie, wiedzieć, co w tym kraju dzieje, a nie ulegać pewnym nastrojom. Spójrzmy na wybory parlamentarne. Otóż, jak wiecie, było kilka koncepcji. Jedna koncepcja to była taka, i to był nasz pierwszy pomysł, żeby pójść do OPZZ-u na zaproszenie przewodniczącego OPZZ-u i spróbować wejść w taką odnowioną koalicję wokół SLD, ale ze związkami zawodowymi jako gospodarze. Myśmy mieli nadzieję, trochę naiwnie, że to związki zawodowe tam będą rozdawały kartę, i w takim pakiecie nawet byśmy znieśli to SLD, prawda? Bo coś szerzej. No ale przyszła pani Nowacka, która no nie jest szczególnie lewicowa, chociaż jest inteligentna, tak? Ale nie jest szczególnie lewicowa, bo ona przyszła z ruchu pani Kota, ona nie przyszła z lewicy, tylko z prawicy raczej, prawda? No i szybko okazało się, że za tym stoi SLD i myśmy się z tego wycofali. Bardzo długo zresztą media i samo SLD utrzymywało, żeby w tym nie schodzić. Tak? Że ekonomicznie się koniec, to już dawno to już nie podoba. Mieliśmy rozmowy z partią Razem, ale to były rozmowy, które polegały na tym, zlikwidujcie się tak naprawdę i wystartujcie na naszych listach, najlepiej anonimowo. No mniej więcej takie były rozmowy. To były rozmowy upokarzające. To nie były partnerskie rozmowy. Nie dlatego, że nasi rozmówcy byli niezręczni, tylko nasi rozmówcy nas tam nie chcieli. Myśmy chcieli połączyć nasz aktyw, który jest aktywem ludzi pracy, i to takich, którzy zwykle wykonują nisko, a nie wysoko płatne prace, z ich aktywem inteligenckim, wolne zawody, ludzie, którzy no, lepiej się mają, ale są
mają postępowe poglądy. Mi się wydawała, mieszanka wydawała mi się sensowna, ale nie udało się odnieść jej wyrzeczenia. Ja pamiętam, że kobiety z naszego ruchu, z Ruchu Sprawiedliwości Historycznej, też szły na te rozmowy, po tych rozmowach czuły się upokorzone po prostu. Tak je tam traktowano. Tak by były jakimiś takimi, no nie wiem, kurtami, powietłami, prawda, a nie podmiotami. My trochę inaczej podchodzimy do ludzi i tutaj się nie udało. Jest jakiś sukces tego razem, będziemy się temu przyglądać. Notabene zaprosiliśmy partię razem na ten kongres, nie zostaliśmy zaszczyceni tutaj jakąś wizytą, czy też my listem, czy po całym liczbie. Okej, będziemy to wnosić, nie będziemy się obrażać. Uważam, że lewica jest tak słaba, że nie wolno, przynajmniej, znaczy podróżniemy sobie i nie traktuję po prawicę przynajmniej, tak? To jest jakiś rodzaj lewicy, na który trzeba patrzeć. Mimo wszystko z jakąś nadzieją, tak? Tak podchodzę do partii razem, ale my musimy iść swoją drogą, tak? My musimy iść swoją drogą. To skoro nie udało się z razem, to uwierzyliśmy trochę, że koalicja wokół OPZZ-u rolników jest możliwa, że ona coś zbuduje. Ale okazało się niestety, że nie. Okazało się, że oni są bardzo słabi, że tam poszło dużo za tym wyglizdeckim narodowców, którzy byli z nim u Kukiza. I jak myśmy wszystkich narodowców wycięli, to został sam Izdebski. Tak? To trochę mało. Ale mimo wszystko, pod koniec tej całej kampanii, pewnie szczerze o tym powiem Grzesiek Szumiński, mam nadzieję, było tak, że wyglądało na to, że się zapniemy z tymi 21 okręgami, pod warunkiem, że spełni się obietnica partii, Polskiej Partii Pracy, sierpnia 80, że oni dadzą nam podpisane 6 okręgów. Przeciw rejestrowania komitetów ogłosili, że idą ze Zlewem, czyli ze Zjednoczoną Lewicą. Wtedy ręce nam opadły i już nie rejestrowaliśmy tych. Ale pod koniec przyszli do nas wszyscy, łącznie z biało-czerwonymi. Nawet Rozenek chciał z tych list startować. Bo już nic nie miał, bo wszyscy się okazali za słabi, żeby to pozbierać. Wyszło jak wyszło. Ja chcę powiedzieć, że ja w Warszawie dostałem 2127 głosów. Jestem dumny z tego wyniku. Bo 2127 głosów ludzie zdecydowali się zmarnować, żeby zrobić nam przyjemność. Naprawdę, duży szacun dla tych ludzi, że to zrobili. Tak? Natomiast oczywiście wiadomo, że gdybyśmy weszli do tej grupy tych 7, w tym 8 komitetów, które mają te debaty, to nie wypadlibyśmy gorzej od kolegi Zandberga. Tak? Więc mielibyśmy dokładnie takie samo noszenie jak on, jak nie lepsze. A gdybyśmy połączyli siły wtedy z razem, na partnerskich zasadach, to być może przekroczylibyśmy 5%. Bo połączenie potencjału naszego, zwłaszcza, no mojej popularności, nazwijmy to po imieniu, z ich potencjałem zbierania podpisów mogło dać przekroczenie bariery, ale oni tego nie chcieli. Oni od początku szli na 3% i na dotacje i to uzyskali. No taki mieli plan strategiczny. Okej, teraz można powiedzieć, że to był błąd. Ja sobie zadaję dzisiaj pytanie, nie? Czy pójście z Izderskim to był błąd, czy należało zrobić inaczej? I wiecie, że ja nie umiem do dzisiaj odpowiedzieć, że nie należało tego robić. A powiem wam dlaczego. Dlatego, że mimo, że to się zakończyło klęską, to wtedy, kiedy inni się zajmowali wyborami, my też zajmowaliśmy się wyborami. Byliśmy zespołem, który walczył o wynik, byliśmy na ulicach, zbieraliśmy podpisy. I mało tego, bardzo dużo cennych działaczy do partii przyszło z tych podpisów, z tego bycia na ulicy. Ci ludzie by do partii nie przyszli, gdybyśmy my w tej akcji nie brali udziału. Więc nieobecni nie mają racji. Ja uważam, że mimo, że to był zły sojusznik, że nie mieliśmy. Byliśmy skazani na klęskę. Nie było dobrego sojusznika, a byliśmy za słabi, żeby się sami zarejestrować. I po to dzisiaj jest kongres, żeby to już nigdy więcej się nie powtórzyło. Żebyśmy te 21 okręgów z palcem zbierali. Żebyśmy zbudowali takie struktury, które na to pozwolą. I teraz jakby przejdę w ramach sprawozdania do tego, co się udało. Bo przecież nie jest tak, że idziemy od klęski do klęski. Z jakiegoś powodu tu jesteśmy. Mamy nadzieję, tak? Ja powiem tak. Widzicie to rusztowanie? To Mirek z kolegą wczoraj poznałem. Mirek. Uczestnik Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Budowlaniec. Z kolegą budowlańcem. Zrobili to czynnie społeczne. Dlatego mieliśmy na czym powiesić nasze sztandary, nasze transparenty. Gdybyśmy byli partią innego typu, a nie pracowniczą, musielibyśmy zapłacić i zamówić firmę. Za chwilę będziemy jedli kanapki, bigos, schabki. Pieniądze na wykarmienie zjazdu
jak w Lodzach hotele, zarobiliśmy sami czynem społecznym, sprzedając znicze, robiąc catering. Wczoraj mieliśmy catering, za który dostaniemy pieniądze, które wystarczą, żeby opłacić wyżywienie przez dwa dni tego grona. A nawet większego grona, którego nie ma, bo nie jest tak dużo, jak się spodziewaliśmy, że w tej żywności będzie więcej. Ale mamy to do siebie, że zawsze mamy go udać, bo my jesteśmy organizacją ludzi biednych. I naprawdę mamy, nie musimy szukać, komu trzeba dać, jak mamy za dużo, prawda? Ale jak mamy za mało, to nie szukamy długo i ludzie dają. Część z Was, to przyjechał z terenu i większość z Warszawy, więc wszyscy z Warszawy znacie nasze biuro. Biuro elektoralne. W tym biurze jest kserograf, są komputery, drukarki, meble, lodówka, no jest pełne wyposażenie. Partia na wyposażenie biura nie wydała nic złotówki. Po prostu ludzie przynieśli. Ja pokazuję, że nie trzeba mieć dotacji budżetowej, nie trzeba się nikomu sprzedać, żeby budować partię. Tak? My chodzimy na własnych nogach. Ja Wam powiem, ja dzwoniłem do wielu ludzi, czy rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy bardzo chcieli dzisiaj przyjechać na kongres. I wiecie, że na 2-3 tygodnie przed kongresem nie byli w stanie załatwić z pracodawcą zwolnienia z pracy? W weekend nie mogli wziąć wolnego, bo stali się już normalnie własnością tego pracodawcy, niewolnikami. I teraz pytanie, w którą stronę powinniśmy pójść? My jako Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Bo właśnie większość partii odwołuje się do klasy średniej, prawda? Nawet w jakiejś mierze razem, bo to jest taka oświecona klasa średnia. Ale jest to klasa średnia, trochę wyższa niż ta pracownicza. Natomiast właściwie w Polsce jest 16 milionów ludzi pracy najemnej, którzy nie mają swojej reprezentacji w parlamencie, którzy nie mają swojej partii. I my powinniśmy być partią ludzi pracy najemnej. Więc chcę powiedzieć, że to jest tak, że pewne sukcesy są, bo zdobywamy doświadczenie w sposobie działania. Zdobywamy doświadczenie. Powiem jeszcze tylko, że już a propos tych nowych sukcesów, że te wszystkie wiktuały są z Babic stary, gdzie blokowaliśmy eksmisję państwa Leonia, którzy tutaj są. Jest pani nasza tutaj. Niech pani wstanie i się pokaże, którą miano wyrzucić z jej domu. I ona tu jest. A więc w tej nocy mamy pyszne wędliny z Babic, które będziemy teraz jeździć pyszne wiktuały. To jest symbioza z ludem, z ludźmi zwykłymi. To nie jest partia, którą ktoś przynosi w teczkę. To nie jest partia sponsorowana. To jest partia, która kroczy dumnie, bo to jest partia ludzi pracy. I tak to widzę i uważam, że to się uda. Jest jeszcze taki jeden element niezwykle ważny w naszym działaniu. Mianowicie to jest element walki z bezprawiem. Przecież jak to się powie ogólnie walka z bezprawiem, to niby dlaczego ma się to kojarzyć z lewicą, nie? Ale właśnie, że się kojarzy. Dlaczego? Dlatego, że państwo polskie, Rzeczpospolita Polska, jest Rzeczpospolitą złodziei, bandytów i kanciarzy. Jest krajem, jest aparatem państwowym, który staje po stronie wyzyskiwaczy, lichwiarzy, ostatnich sukiń synów, którzy zerwą z biednego stawią kosztów. I my musimy im się rzucać do gardy. Ja oczywiście bym chciał, żeby w mieście, jak to się mówi, pojawił się szeryf i żeby nasz odwieczny wróg, pan Paweł Sobielewicz, który kilkaset osób pozbawił dachu nad głową lichwiarskimi pożyczkami oszukańczymi, aktami notarialnymi, żeby on trafił tam, gdzie jego miejsce, czyli do więzienia. I żeby pan Ziobro był tym szeryfem, żeby pan Błaszczak był tym szeryfem. Ale obawiam się, że będą zbyt zajęci aresztowaniem i prześladowaniem swoich przeciwników politycznych, żeby się wzięli za złodziei. A my będziemy tutaj bardzo tego pilnować. Jeszcze jest w drodze do Warszawy, ale już dojeżdża, pewnie już zaraz będzie tu na sali, kolega Wojtek Peliński z Bielsko-Białej, który, widzicie, bo to jest ważne, jak człowiek wchodzi do partii, a ma już pewien dorobek, prawda? Nie przyszedł z nikomu. Nie, nie. On od wielu lat prowadzi antylichwiarskie stowarzyszenie, ratował setki osób w całym kraju. Ja proszę bardzo, będę apelował, żeby Wojtek znalazł się w zarządzie partii jako człowiek do walki z bezprawem.
tym takim klasowym charakterem tego wrednego państwa. A teraz gorące oklaski dla delegacji z Gdańska. Dojechali. My łączymy walkę o dach nad głową, ale wchodzimy w działkę o wiele trudniejszą, ale też bardziej obiecującą, czyli walkę o prawa pracownicze. Jeżeli nie będziemy, mieliśmy taki pomysł i nadal mamy taki pomysł, żeby stworzyć związek zawodowy właśnie tych osób nisko uposażonych, tych osób na śmieciówkach i tak dalej. To jest trudna praca. To nie idzie tak się wstrzyknie i ludzie przybiegną. Ludzie się boją. Z wiele strach. Ja chcę powiedzieć, że ja mam duże doświadczenie i jako więzień polityczny, i jako osoba represjonowana i prześladowana, ale ja nie pamiętam czasu, w których w społeczeństwie byłoby tyle strachu, co dzisiaj. Takiego zwykłego, zwierzęcego strachu przed biedą, przed odebraniem źródła utrzymania, przed odebraniem możliwości nakarmienia dzieci, kupienia im butów. No bo jak człowiek na Zachodzie traci pracę, to dostaje zasiłek. A w Polsce może najwyżej wziąć lichwiarską pożyczkę. I to jest powód strachu. I to jest powód, żeby istniał ruch sprawiedliwości społecznej. Żeby tak być nie musiało być. Myślę, że musimy być partią ludzi pracy najemnych. Myślę, że musimy być partią, która zdobywa fundusze i daje naszym zarobić. Czyli daje tą strukturę przetrwania ekonomicznego, bo problem polega na tym, że ludzie, których my chcemy zrzeszać, po pierwsze nikt nie chce poza nami zrzeszać. Nikt nie wyciąga ręki do ochroniarza, do sprzedawczyni czy kasierki w sklepie, prawda? Czy do budowlańca, któremu raz zapłacą, raz nie. Ja pamiętam, niedawno szliśmy do burmistrza na Woli, w sprawie lokatorskiej, Ani Sulikowskiej, Ania tu jest jako delegatka. I napotkaliśmy na pikietę, na korytarzu. Stało kilku facetów, którzy wyremontowali 17 mieszkań dla miasta, mieszkań komunalnych. I im nie zapłacono. A wiecie dlaczego im nie zapłacono? Bo pracodawca wiedział, że mieszkają w schronisku dla bezdomnych. Robota była dobrze wykonana, została przyjęta, zapłacona. Ale bezpośredni wykonawcy nigdy nie zobaczyli ani złotówki. I to jest powód, dla którego jesteśmy, tak? To jest powód, dla którego budujemy partię. Żeby tych ludzi zrzeszać, żeby stworzyć związek zawodowy, ale przede wszystkim polityczną reprezentację ludzi pracy. I rzeczywiście możemy dzisiaj powiedzieć, że po tych wszystkich cięgach, które dostaliśmy, dzisiaj nie jest na tyle, ile byśmy chcieli, żeby było. Ale ja chcę powiedzieć nie o ilości, tylko chcę powiedzieć o jakości. Bo ja większość z was znam. I ja wiem, co wy jesteście warci. Ja wiem, co jest warta Hania Wolińska, to dziewczyna, która walczy o swoje mieszkanie i o swoje życie i o swoje przetrwanie. Ja znam Mirkę Pukowską, która żyje z handlu publicznego i była ścigana jak dzikie zwierzę i która powiedziała mi kiedyś w zaufaniu, że dopóki była sama, tym swoim handlem ulicznym, to się bało. A jak jest partii, to już się nie boi, bo się wyprostowała, bo uzyskała dumę, godność, że walczy, że nie jest niewolnikiem. Z takich ludzi, jak Krzysiek Salik, jak dziesiątki innych, które teraz nie mówią, jak Milena, rusztowanie, taki prosty, że trzeba nad winę było pokroić, bo to jest wiejska, ona się kruszy. Jeden telefon, Milena zatwiła krajanicę. Dlaczego? Ciotka znajoma pracuje w sklepie, my jesteśmy z tymi. Mojej siostrze, bo ona bardziej była zorientowana jak ja. No, ale chodzi mi o to, że mówię, my wszystko mamy za taką pomoc. My wszystko mamy dzięki temu, że jesteśmy właśnie organizacją pracowniczą. Jesteśmy organizacją oddolną. To jest prawdziwie oddolna lewica. Więc może nie martwmy się liczbą, a cieszmy się jakością. Bo my dokonaliśmy niemożliwego. Spowodowaliśmy, że ludzie niezamożni, że ludzie pracy zrzeszyli się politycznie. Pokazaliśmy, że to jest możliwe. A to jest bardzo ważne. Ja zresztą bardzo bym chciał zrobić taką ankietę w naszej partii, żeby każdy członek i członkini Ruchu Sprawiedliwości Społecznej napisała, jakie wykonuje zawód, jakie ma wykształcenie i jakie ma powody. Prawda? Bo ja wiem, jak jest, ale dobrze, żeśmy to zobaczyli czarno na białym. To się w tej chwili udało. Ale żeby się udało szerzej, to musimy wyjść z tej sali jutro wzmocnieni, zjednoczeni, zawzięci, bo naszą siłę
siłą. Właśnie są dwie siły motoryczne Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. I one działają razem. Jedna z tych sił to jest miłość. To jest miłość do drugiego człowieka. I to nie jest miłość deklarowana za mną. To jest miłość praktykowana. Ja chcę powiedzieć, rozmawiałem wczoraj z Olgą Nikolajny, która bardzo ma duży krzyż, ma problem z mieszkaniem, ma problem z chorą mamą. Jechaliśmy pożyczyć jakieś pieniądze na węgiel, bo już przymarzała. Ale mimo swojej ciężkiej sytuacji przyjęła ukraińskie małżeństwo, które było w jeszcze gorszej sytuacji pod swój dach. Brawo dla ludzi! Ale niedawno przypadkiem, bez żadnej reklamy, dowiedziałem się, że Monika, jakąś kobietę po eksmisji, Monika Gawinek, szefowa koła Wola RSS, przyjęła do siebie. I też brawo panu Monika. My to robimy, nie ma dzisiaj Bogdana, Bogdan Bugajski ma chorą mamy, nie mógł przyjechać. Ale on teraz poprzednio był Ukraińca u siebie, a ciągle jest na wylocie z mieszkania. A teraz Syryjczyka przygarnął. To jest pierwszy człowiek RSN, który przygarnął Syryjczyka. Można sobie teoretyzować, nie? Jak to jestem przeciwko wyzyskowi, jestem za dobrocią, a przeciwko złu. Ale dobro trzeba praktykować, nie tylko o nim opowiadać, a my je praktykujemy na co dzień. Dlatego siła moralna naszego ruchu jest równie ważna jak siła organizacyjna. A może jeszcze bardziej. I to jest jedna wartość, czy jedna emocja, która nas jednoczy. Prawda? To jest to, co zrobiła Irmina Dobrowolska z Sosnowca. I chcę, żeby o tym opowiedziała. Znaczy, Irmina dokonała cudu. Po prostu spółdzielnia, którą utworzono na bazie mieszkań zakładowych, sprzedała lokatorów z mieszkaniami mądrym złodziejom. I dzięki uporowi Irminie wszystkie te akty notarialne zostały unieważnione. I ci ludzie odzyskali swoje mieszkania. Ostatnio pojawił się problem w Kwidzynie jakiejś rodziny, która jest skrzywdzona, tuła się, błąka, zgłosili to ludzie z Razem, ale nie kiwnęli palcem, żeby im pomóc, kiedy ci ludzie wylądowali w Gdańsku. Mówił mi Marcin Grudziński jeszcze niedawno przez telefon, że zwracam się do nich, że oni są potężną organizacją, prawda? My jesteśmy skromną organizacją, ale to Marcin i jego grupa zapewnili dach nad głową tej rodzinie. I też brawo dla naszych kolegów z Gdańska, bo jak trzeba, to zawsze jesteśmy. Teraz chcę powiedzieć o tej drugiej sile, która nas napędza. A ta druga siła to gniew, to oburzenie. Wiecie, że w Hiszpanii wybuchł taki ruch oburzony. A my jesteśmy oburzeni bez przerwy. Dlatego, że nas ta fala podłości, wyzysku, oszustwa, ona nas zalewa. Ja to czasami czuję tu w klatce piersiowej. Ja już nie mogę zasnąć, dopóki tych ludzi nie uratuję, a tamtych nie ukażemy, prawda? I ciągle to jest. I bardzo dobrze, że to jest. Ale chcę powiedzieć, że mój gniew to pikuć w porównaniu z gniewem kobiet. A bardzo często zastanawiamy się, czy blokować rzeczywiście, jak ostro zareagować na jakieś świństwo. I wtedy pojawia się taka osoba jak Marcin Wawrzyńcza, pojawiają się takie osoby jak Iwona Łukasik, jak Agnieszka Żelazna, jak Monika Gawinek. Nie ma mowy, blokujemy, nie damy, do pasara. I one nas motywują, bo są odważne, bo są twarde, bo tyle wcześniej. Ja mam wrażenie, że on się wszystkich nie wymienia, ale dlaczego ja te osoby wymieniam? Dlatego, że dla mnie każda z tych osób jest dziełem sztuki, jest świątynią, jest czymś pięknym. Ci ludzie, tak Krzysiu Sali, który mówi, on nie może zasnąć, dopóki nie wymyśli, jak tą papierę wymienić, tak? Znaczy, słuchajcie, jesteśmy fantastycznym zespołem, który musi teraz się pochylić nad tym, jak być większym zespołem i silniejszym zespołem. Jak z tej małej falki zrobić tsunami sprawiedliwości społecznej. Będzie tsunami. Ja chcę powiedzieć, że
jakoś tak emocjonalnie i za nią, i ze Zbyszkiem, i z Hanią. Oni mają w sobie dużo goryczy, bo oni mieli nadzieję, że to będzie lepiej, że będzie więcej porządku w tym, co robimy. Mniej chaosu, mniej bałaganiarstwa, że będziemy działali tak, jak powinno się działać. Ale ja wam powiem, doba ma 24 godziny. Ja posługuję głowę popiołu. Ja uważam, że ten zarząd, który był, musi się podać do dymisji. Myślę, że wszystkie ciała partyjne będą się podać do dymisji. I myślę, że wybory i dyskusja powinna być naradą przyjaciół. Ktoś powie, że polityka to nie miejsce dla przyjaciół. Że tu się liczą interesy, ogólne koncepcje. Trzeba mieć PR-y, trzeba mieć politologów, trzeba mieć naukowe, mędrca, szkiełko i oko, żeby wymierzyć. I myślę, że w jakiejś mierze takim przedsięwzięciem, który przyznaje rację temu poglądowi, jest partia Razem. Oni zrobili wszystko według pełnej receptury. Przez internet, przez Facebook wymierzyli, wiedzieli, jaka jest ich grupa docelowa, trafili do tej grupy docelowej. To są ludzie młodzi, to są ludzie dynamiczni, którzy sobie jeszcze jakąś życiu radzą i wypalili. Ale myślę, że żeby podnieść z kolan i ruszyć do boju z ludźmi, którzy dzisiaj nie wiedzą, czy jutro będą mieli obiad, którzy nie wiedzą, czy zapłacą czynsz i nie wiedzą, czy im w tym miesiącu nie włączą prądu, trzeba czegoś więcej niż mędrca, szkiełka i oka. Trzeba serca. Ale w jego serca, tak? Więc to jest trochę inna dziedzina. My gramy w innej lidze. My mamy trudniejsze zadanie, ale jak się uda, to efekt będzie inny. Bo teraz trzeba sobie zadać pytanie, jakiego typu partią chcemy być? Czy chcemy być partią, która dostanie dotacji i przekroczy 3%? Czy chcemy być partią, która przekroczy 5% i znajdzie się w Sejmie? To są bardzo ważne pytania. Dlatego, że my to robimy. Dlatego Mirka, co tu wczoraj szła do głosowania. My to robimy dla Mirki, która tam przygotowywała katering i handlowała z niszami. My to robimy dla nas, dla ludzi pracy. Z tego, że dostaniemy dotacje, ani z tego, że wejdziemy do Sejmu, oni nie będą mieli nic. A kilku, czy kilkanaścioro, czy kilkudziesięcioro z nas dostanie dobre pensje, założy garnitury i będzie się mądrzyć w Sejmie i w metrze. Gówno mnie to obchodzi. Nie chcę tego. Chcę wygrać wybory. Chcę, żeby w Sejmie byli ludzie pracy. Jeżeli w Polsce jest 16 milionów ludzi pracy, to muszą mieć taką reprezentację, która tą całą elitę postawia tam, gdzie jest jej miejsce i teraz wszystko postawi na nogi z głową. I to jest moja nadzieja. I to jest moje pragnienie. I to jest moje wielkie marzenie. I ja myślę, że to jest nasze wspólne marzenie. Dlatego kończąc to sprawozdanie, które też nie było sprawozdaniem, jak Pan Bóg przykazał, bo tam nie wyliczałem list, nie mówiłem o tatach, nie korygowałem to, z czym się nie zgadzam w komisji decyzyjnej, bo nie uważam, że jest jakikolwiek powód, żebyśmy się przepychali, spierając po słowo. Nam chodzi o to, co tu jest napisane, o sprawiedliwość w Polsce. To jest za ważne i będziemy niegodni tego słowa, jeżeli się teraz pożyjemy, tak? Będziemy niegodni tego słowa, jeżeli uznamy wybory do zarządu i władz za konkurs piękności i każdy będzie wychodził, żeby jestem za pokojem na świecie. Nie, nie. Macie przyjść i powiedzieć, co chcecie zrobić, tak? My was wybierzemy i zbudujemy taki zarząd, który będzie jak pięć, który rzeczywiście tą partię będzie rozwijał, ale też to będzie koncepcji zarządu, bo to jest ważne. Zarząd to jest 11 osób w serwisie. Ale żaden 11-osobowy zarząd nie rozkręci ogólnokrajowej partii. Każdy człowiek w zarządzie musi odpowiadać za jakiś wydział. Wydział zawodowy, czyli sprawy pracownicze, budowanie związku, wydział finansowy, budowanie działalności gospodarczej, wydział organizacyjny, znowu to jest ileś osób, to muszą być zespoły. I nie jest ważne, kto to ma, członkiem zarządu, kto nie. Bo robi się drużyna, jak najszersza drużyna, prawda? Potem jest kolegium krajowe, ludzie przyjeżdżają z terenu, to się buduje, to się wypracowuje, to musi być tak, już tej naszej, ja bym tak. Z mojego punktu widzenia jest dobrze, bo wyszliśmy z piwnicy 27 metrów kwadratowych. Ta piwnica dalej działa i pomaga ludziom. To jest kancelaria, to jest nasza wielka wartość. Do lokalu, który ma 60 metrów i już jest
na parterze, nie w suterenie, ale ten lokal już nas nie pomieści. Już jest za mało. Nie to, nie tylko chodzi o te branie, ale chodzi o to, że tak dużo rzeczy robimy naraz, że jakbyśmy chcieli te wszystkie wydziały, te wszystkie przedsięwzięcia gospodarcze, polityczne czy medialne tam odbywać, to się nie da. To jeżeli już dzisiaj pęka w szwach, to dobrze, to znaczy idziemy do przodu. Myślę, że jesteśmy w stanie zbudować partię kilkutysięczną do najbliższych wyborów i wystąpić w tych wyborach, ale przede wszystkim zbuntować ludzi pracy. Nie musimy ludzi nabuntować, ale żeby ich nabuntować, trzeba pokazać światełko w tunelu. Trzeba pokazać perspektywę. To jest tak jak z pracownikiem. Są bardzo dużo ludzi, którzy nie podejmują pracy, bo sobie witam delegację z Bielsko-Białej. Witamy Wojtka, którego już paliłem w tego miejsca. Oni nie podejmują pracy, bo wiedzą, że w tej pracy mogliby się tylko wolniej zadłużać, prawda? To po jasną cholerę ja tej pracy pójdę. Będę zniewolony, a i tak nie rozwiążę swoich problemów. A jak dostają dobrą pracę, gdzie mi coś na tego wtórę, to się starają i stają na nogi. I tak samo jest partia. Jeżeli ta partia tym ludziom, którzy dzisiaj nie przyszli, ja bym mógł powiedzieć, czuję się zawiedziony. Co tydzień spotykam przynajmniej kilkanaście osób, którym pomaga, a jak ich proszę, żeby przyszli, to oni nie przychodzą. I to jest ciekawe, prawda? Bo nawet jest taki odruch. A co będziemy pomagać? Jak oni są niewdzięczni? Nie, kochani, to tak nie działa. Jak partia nie idzie, to działacze są inni, a nie ludzie. Nie stawiajmy sprawy na głowie. W związku z tym my musimy sobie zadać inne pytanie. Jak sprawić, żeby walili tu drzwiami i oknami? Jest tylko jeden sposób. Dać im nadzieję na przełom. Tak? Teraz jest przygrupa. Nasi klienci uwierzyli w PiS. No tak jest prawda. No. Nie oszukujmy się. Musimy poczekać, aż to zaczadzenie minie. Przeczekać i punktować. I budować tą alternatywę. Alternatywę pracowniczą, alternatywę socjalną, alternatywę demokratyczną, alternatywę wolnościową. Tą alternatywę budujemy codzienną pracą. Mówię, jak człowiek przychodzi do partii, dostaje dobrze płacą pracę, to on tą partię lubi, tak? A przecież jak nie załatwimy im tej pracy, to oni umrą z głodu. To nie będą mieli wolnego i tak dalej. Tu się kółeczko zamyka. Czyli jest bardzo dużo do zrobienia. Jest bardzo dobry zespół. Ten zespół, który tu jest, się sprawdził. Większość ludzi, którzy są na tej sali, coś zrobili dla innych skutecznie i mają autorytet, mają moralne prawo namawiać, agitować, a któregoś dnia kandydować, prawda? Bo będą na pytanie, co zrobiliście, będą w stanie coś odpowiedzieć. To konkretnie. Musimy dzisiaj uchwalić statut. Myślę, że zrobimy szybko, bo te spory statutowe już nie powinny być duże. Myślę, że to, czego brakuje w tym statucie, myśmy zaniedbali, jedna bardzo ważna sprawa, to jest to, że kongres jest najwyższą ważną partią. I nie możemy szukać. Tego zapisu nie było, ten zapis powinniśmy wprowadzić. Witam Agnieszkę Wąkmaniewską. I myślę, że musimy wybrać dobry zarząd. I musimy się dogadać co do strategii. Widzę go jako naradę roboczą. No i cóż mówią, jest na końcu, do roboty.